Skusza Redeco. www.redeco.pl. Działacze WKS-u zadbali o to, by drużyna miała wymagających sparing partnerów. Wrocławscy szczypiorniści aż czterokrotnie mierzyli się z zespołami występującymi na co dzień w Superlidze. Serię towarzyskich potyczek ekipa z Dolnego Śląska rozpoczęła od konfrontacji z wicemistrzem Białorusi, Mieszkowem Brześć. Po zaciętym i wyrównanym starciu górą byli rywale zza wschodniej granicy, którzy wygrali 22-19. Potem formę podopiecznych trenera Malinowskiego sprawdzali lokalni przeciwnicy występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej. Najpierw Śląsk pokonał Zagłębia Lubin 33-32, by kilka dni później przegrać z Chrobrym Głogów 23-25. Ostatnim na razie sparing partnerem wrocławian był Piotrkowianin. Pierwsze spotkanie z ekipą z Piotrkowa Trybunalskiego drużyna WKS-u wygrała 33-20. W drugim lepsi o dwie bramki od wojskowych byli rywale. Kolejny sparing siódemka Śląska rozegra już dziś. Przeciwnikiem wrocławian w wyjazdowym meczu będzie Beniaminek Superligi Gwardia Opole. W letniej przerwie w składzie ekipy WKS-u nastąpiły spore zmiany kadrowe. Nowymi zawodnikami wrocławskiego klubu zostali Łukasz Nowak, Łukasz Płonka, Arkadiusz Miszka, Andrzej Kryński i Łukasz Jarowicz. Śląsk pierwszoligowe rozgrywki zainauguruje 14 września na własnym parkiecie meczem z Czuwajem Przemyśl. Nowe Centrum Skłusza Redeco. www.redeco.pl